Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zagram sobie w szachy z Dawidem Czerwem, tylko że w zasadzie z jego botem. Na chess.com Dawid ma bota o rankingu 2300. Przetestujemy tutaj sobie, zobaczymy jak ten bot gra. No i przejdźmy może od razu do rzeczy. Grajmy partię. Moi drodzy, no cóż, z Dawidem grałem już dwa mecze na żywo. Pamiętajmy, żeby nie grać Londona, Londyn jest zakazany, w sumie mogę się z tym zgodzić. I po d4 poszło d5, ok. No dobra, gambit hetmański. Zagramy sobie oczywiście c4. No i teraz tak, pierwsze bicie za nami, teraz już z górki, powiedział Dawid. No to dobra, teraz mam opcje takie, skoczek na c3, skoczek na f3, e4. e4 zwykle grywam, chyba zagram po prostu e4. E5. Taki ruch jest. Ten ruch jest najlepszy w danym momencie. No i teraz tak, skoczek F3 jest obowiązkowe, więc zagramy, żeby bronić. Jak on zbije na D5, to na D4 to po prostu wybijamy pionka. Co? Co to za dziwaczne posunięcie? B5 to jest bardzo dziwaczne posunięcie. Po takim ruchu to się automatycznie chce grać A4. Gramy automatycznie A4. Musimy poderwać pionka. Co? Co ten bot tu wyprawia? Dziwne strasznie ruchy robi. No skoczek C6, no to co? No to gramy D5. Czy to gra Dawid Czerw naprawdę? Dawid w życiu by tak nie zagrał. Gramy D5, po prostu ustawiamy centrum. Tutaj bicie, dobra, tu bicie grozi. Tutaj chyba grozi, tu mi chce wejść na B3. A spryciula, chce mi wejść na B3. No nie, no to muszę wybić skoczka i po prostu wybić pionka. Tu będzie chyba stało to dobrze. Hetman F6, wymiana hetmanów jest proponowana. Goniec E3 wygląda dobrze. Chociaż poczekajcie, E5 chyba można po prostu zagrać, ale po E5 może być taki ruch. Więc raczej zagramy sobie gońcem, wyprowadzając figurę. No wymienił, wymienił. Żaden problem, ogram cię bez hetmana, powiedział bot. Oż ty. No dobra, ten ruch. I teraz pytanie, czy wybić. Nie chciałbym takiego silnego gońca wymieniać ze skoczka, nawet ze zdwojone pionki, mimo wszystko. Bardziej mnie interesuje chyba ruch F3. Zwykle tak grywam. Dobra, poszło B4 i tu już z czystym sumieniem mogę sobie wybić piona. I w pionach wygląda tak, że mam tego piona więcej. A6. Tu się przestraszył jakiś opcji. Ja myślę, że wyprowadzenie figur to jest bardzo ważne, a więc wyprowadźmy skoczka. Skoczek D2, skoczek D7. Nie, no powiem wam, że bardzo źle gra ta maszyna. Ale on planuje tak. Dobra, skoczek B3, przeszkodzimy mu. Będziemy pilnować pola C5. Ok, on chce zagrać tutaj, pozwolimy mu na to. Czyli tak, zrobimy roszadę, zagra tu, goniec E2, potem F4. To będzie chyba najlepszy sposób tutaj na Dawida. Goniec na D6. Ok. Tu. Są takie opcje, prowokuje, ale jeszcze jest taka dobra opcja zagrania A5. I tak zrobimy, przerwiemy komunikację tego pionka. Roszada, ok. Myślę, że teraz F4 bez problemu. Zamkniemy tutaj przeciwnika, goniec B7, dobra. G3 zagramy, będziemy bronić tego pionka. Wieża E8, wieża E1. No dobra, myślę, że tutaj jesteśmy ustawieni, że tak powiem kolokwialnie. I teraz tak, czy E5 przechodzi? Bicie, 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 bicie. Nic nie daje, raczej. Ja nie muszę się spieszyć, z takimi przełomami. Może jakieś G5 będzie chciał grać, więc raczej chyba króla podprowadzę, żeby go tutaj wyżej wrzucić. U G5 taki ruch się narzuca. Nie zagrał G5 jeszcze. Zagramy sobie H4. Jak będzie G5, zbije, to zagramy tak. Ok, poszło H5. No ja myślę, że no cóż ja tutaj mogę grać. Dużo dobrych opcji mam. Mogę nawet tak zagrać. Ale wprowadźmy sobie ostatnią figurę na wolną linię. Dobra, poszło B6. G6 poszło. G6, G6. I teraz tak. Jakby tu się przestawić. Goniec by się przydał bardzo na polu A4. Czy istnieje taka droga, żeby to zrobić? Ja myślę, że kulturalny goniec D3 nikomu nie zaszkodzi.
Okej, i teraz mam tu opcję wymiany. Myślę, że to będzie najlepsza opcja. Taka najbardziej spokojna chyba, znaczy taka skuteczna, tak mi się wydaje. Wchodzimy po prostu figurami tutaj w jego obóz. Dobra, tu wymiana, tu się trzyma. Ja nie muszę jeszcze wymieniać. Mogę sobie podejść królem? Nie mogę, bo tutaj dostanę gonga na D5. Wymienimy. Pionka idziemy. Bardzo dobry pion w tej końcówce z tym gońcem. I teraz tak, B3. Ten pion mi nie ucieknie, dlatego zdwoimy sobie wieżyczki. Tu spróbujemy zagrać na C7 od razu. Tu jakieś opcje istnieją. Widzę. Zagramy wieża C7. Wymienił od razu. Nawet się nie zastanawiał. Teraz tak, ja mogę zagrać oczywiście wieżą na C3 i tego pionka wziąć. Tylko ta wieża się może uaktywnić. Raczej to wszystko kontroluje. Tylko, że po co ryzykować? Zagram tu, on wybije, ja podejdę królem, potem zagram tu, wezmę pionkę i gońcówka jest wygrana. Aktywność króla przede wszystkim. No to jest tak, to jest ten ruch, który widziałem. Wybije, wybije, wybije po prostu. Wybije tu chyba, nie wybił. No i teraz tak, gramy. Ok, zobaczcie, problem w końcówkach z takimi samymi gońcami polega na tym, że jak mamy gońca na białych polach, a przeciwnik ma na białych polach pionki, no to możemy te pionki łatwo atakować w przeciwieństwie do przeciwnika. No i dobra, myślę, że co? No, goniec C4, tego najpierw chapnę. To jest proste. Zagramy sobie tak, żeby tutaj kontrolować pionka, trzymać króla za ząbki. I zagramy goniec E2. No i będziemy szli pionkiem do góry i z łatwym zwycięstwem. No dał mi pionka wziąć, no to prezent zawsze przyjmę. W razie czego i wrócimy sobie na E2. No i tutaj to są proste ruchy. No wybił, no tak. No to już jest tylko. To już kilka ruchów i nawet sobie mogę pionka wybić. Wziąłem hetmana, ok. Mogłem wziąć gońca i skoczka. No dobra, będziemy matować. Dla osób, które na przykład nie wiedzą jeszcze, to taka fajna nauka. Jeżeli macie mało czasu na zegarze, to warto zbić pionka, bo jak wam spadnie czas, to wtedy na pewno remis macie w kieszeni. Więc ja tego pionka wezmę, odetnę tutaj króla. No i matujemy. Może jeszcze sobie dorobię drugiego hetmana. A co tam, na bogato. Hop. I macik. No dobrze, ale to sobie zdaję sprawę, że ten bot grał raczej słabo, raczej słabo. Sprawdźmy, zróbmy sobie analizkę tej pozycji. Jak to wszystko przebiegało. D4, D5, bicie, okej. No i tutaj E5 dobrze, skoczek, B5. No B5 jest słabym ruchem. Zobaczcie, pokazuje A4 lub skoczek bije na E5. Dobra, A4, bo to chodzi o to, żeby rozbić te pionki. Skoczek. Fatalne posunięcie. Zobaczcie, bo po pięciu ruchach bot już ma kiepską pozycję. Każe bić tutaj. Każe bić tutaj. Bić tutaj. Bić tutaj. Możliwe. No, trzeba się bardziej doliczyć prawdopodobnie. No ale z praktycznego punktu widzenia tak poszło. No to sobie wziął i hetman D4. No tak, tu jest w porządku. To jest w porządku. Hetman E6. Okej, goniec E3. To są wszystko prawidłowe ruchy. Hetman D4. No ta analiza nie jest zbyt głęboka, ale to są proste posunięcia tutaj rozwojowe, słuchajcie. Skoczek F6. Pytanie, czy tutaj każe bić? Ja właśnie tutaj się zastanawiałem i odrzuciłem to praktycznie od razu, ale sprawdźmy, jak się ocena zmienia. No nieco gorzej, chociaż nadal białe są lepsze. F3, dobra, B4, bicie, A6, skoczek D2, skoczek D7, skoczek B3, żeby trzymać. Okej, goniec. F6, roszada. Goniec na D6, ok. A5.
Ciekawi mnie, czy tutaj taki jakiś przełom był w pewnym momencie. Tak, tak. No tu się wszystko trzyma. Bierze G8. E5 już wchodziło. Zobaczcie, maszyna pokazuje. Sprawdźmy, co tutaj było. Skoczek. Tak. Koniec, deszcz. Ojej, no zobaczcie, przecież ja nie zauważyłem na końcu, że wieża ginie. Chodzi o zdobycie jakości, tak po prostu. Zdobycie materiału. No przecież, no przecież. No ale dobra, nawet po takiej partii już czegoś możemy się nauczyć. Dobra, wieża C1 praktycznie. Tutaj sobie stoimy w miejscu, trzymamy przeciwnika. No tak, po wymianie wieża 7. Wieża C4, dobrze. Tak jak maszyna podpowiada B3. Wieża C1. Nie wierzę, C7. To są cały czas tak, takiej samej siły posunięcia. No i każe bić. No tak. Goniec C4 każe zagrać. To też jest lepszy ruch, bo jak tak zagra, to rozbijemy i tu trzymamy. No ale poszło tak. W zasadzie bez znaczenia. Tutaj jak zbije, to bije tu. Aha. No tak. Tutaj to już jest totalnie wygrana. Był jakiś szybszy mat? Mat w pięciu. Mogłem dać mata w pięciu, nie dałem. Okej. No nic, podsumowując, no ten bot gra troszkę słabo. Znaczy, przynajmniej dla mnie, takie dziwne ruchy na początku wykonuje, ale to są algorytmy, to jest maszyna. Dawid oczywiście gra o wiele silniej. No nic, serdecznie dziękuję za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.